Hej, tu Denis, witajcie ponownie na moim kanale. Zapraszam na unboxing oraz pierwsze wrażenia tego maleństwa, czyli długo oczekiwanego lokalizatora rzeczy od Apple, czyli po prostu AirTaga. Mam tutaj zarówno AirTaga, jak i skórzany brelok od Apple do AirTaga. Rozpakujmy ten zestaw. Klasycznie ulotki i papierki już w znanym kształcie i sam AirTag zapakowany jak książeczka z kilkoma informacjami, jak go podłączyć oraz jak działa. Samo urządzenie jeszcze w folii, metalowa płytka z logo Apple i informacjami. Błyszczy się jak lustro, jeżeli ktoś pamięta, to jest tak błyszczący jak plecki pierwszych iPodów i pewnie też tak samo ta powierzchnia będzie się rysować, czyli będzie się rysować od patrzenia i zrywając całkiem folię aktywujemy AirTaga, co potwierdzi nam właśnie tym dźwiękiem. Nie spodziewałem się, że ten AirTag będzie aż taki malutki, mimo że widziałem go na kilku innych filmach. Dla porównania przyłożę go tutaj do mojego Apple Watcha 44 mm, bardzo fajnie, że jest malutki. Ale okej, przejdźmy do skórzanego etui, które jest droższe niż sam AirTag. Tutaj mam wersję Red. Zapakowane jest podobnie jak sam AirTag. Mamy napis na kółku do kluczy, jeszcze folia na klipsie. Otwieramy, wsadzamy AirTaga, zatrzaskujemy i już możemy go przyczepić do kluczy. Same etui raczej w absurdalnej cenie, 189 zł i wziąłem je tylko po to, aby zobaczyć, jak wygląda na żywo. Ale na pewno już można znaleźć coś podobnego od innych firm w dużo lepszej cenie. Ale dobra, zostawmy to etui, wróćmy do AirTaga. Aby go sparować, wystarczy zbliżyć go do iPhone'a. Ten sam już wyświetli odpowiednie menu z grafiką. To już również znamy, chociażby z parowania słuchawek AirPods czy Apple Watcha. Klikamy połącz, wybieramy nazwę dla AirTaga. Możemy wybrać jakąś z dostępnych lub wpisać własną. Tak samo jak ikonkę, gdzie możemy wpisać emoji. Sugeruję tutaj dodać coś po angielsku, żeby można było łatwo znajdować głosowo AirTaga poprzez Siri. I wyskoczyło info, że AirTag zostanie dodany do naszego Apple ID. To ważne, bo jeżeli zgubimy AirTaga i ktoś nie będzie chciał go nam oddać, to i tak nie będzie mógł go używać, bo będzie wciąż przypisany do naszego konta Apple. Dalej. Chwilka, ups, wypadł mi, działa dalej, ok. I mamy AirTaga dodanego, kilka informacji o tym, jak działa i za chwilę jest już w zakładce przedmioty w apce lokalizator lub jeżeli ktoś z Was ma ustawiony język iPhone'a na angielski, to w apce Find My. No i co, mamy kolejny lokalizator, taki jak Tile, czy Chipolo, czy każdy inny. Wszyscy wiemy, jak one działają. Wchodzimy w apkę i widzimy na mapie, gdzie jest, lub odtwarzamy dźwięki, po dźwięku znajdujemy, gdzie leży. Tak samo oczywiście zrobimy poprzez Siri. Siri, where are my keys? I Siri powie, że są niedaleko. I również uruchomi się dźwięk na AirTagu. It's nearby. Bring in keys now. Przy okazji gra całkiem głośno i jest całkiem ciekawy, na pewno nie jest denerwujący, przynajmniej nie na razie. Dobra, teraz przejdźmy do tego, w czym AirTag jest lepszy od innego lokalizatora. Dzięki temu, że jest od Apple, to kiedy go zgubimy na przykład na plaży czy gdziekolwiek indziej, to nawet jeżeli nas tam dawno nie ma, to dzięki temu, że ktoś inny, mając przy sobie iPhone'a, będzie przychodził gdzieś niedaleko, to bez jego wiedzy i totalnie anonimowo i bezpiecznie skomunikuje się i wyśle do nas sygnał o swojej lokalizacji. A jak wiadomo, iPhone'ów są setki milionów, więc ta sieć jest ogromna. Może nie tak duża w Polsce, ale i tak jest to spora przewaga na tle konkurencji. Świetne rozwiązanie i już widzę w tym potencjał, aby AirTaga przyczepić na przykład do bagażu, kiedy podróżujemy, czy innej torby, plecaka i tak dalej. Dodatkowo, jeżeli dostaniemy już taki sygnał, że AirTag jest gdzieś na tej plaży, to przychodząc po niego, czy po tą przysłowiową torbę z przyczepionym AirTagiem, mając iPhone'a 11 i nowszego, dzięki chipom U1 AirTaga znajdziemy z dokładnością co do 10 cm, będąc już w jego zasięgu Bluetooth i chodząc w pobliżu, w końcu złapiemy odległość oraz kierunek. iPhone pokaże nam dokładnie, w którą stronę mamy iść. Zależnie od tego, jak obrócimy iPhone'a, pokaże nam strzałkę, gdzie jest AirTag oraz odległość do niego. Pomoże też przycisk, który oczywiście odtworzy dźwięk, więc mamy i nawigację na ekranie telefonu i sygnały dźwiękowe samego AirTaga. Jeżeli będziemy w pobliżu, to chyba nie ma opcji, żeby go nie znaleźć. Dodatkowo telefon wibruje coraz bardziej, im bliżej AirTaga jesteśmy. Kolejna przydatna funkcja to tryb utracony, czyli jak sama nazwa wskazuje, uruchamiamy ją, kiedy faktycznie zgubiliśmy coś, do czego przyczepiliśmy AirTaga. I wtedy będziemy właśnie otrzymywać powiadomienia, jeżeli AirTag się znajdzie, jeżeli
jeżeli AirTag połączy się z czyimś iPhone'em, czyli jeżeli ktoś z iPhone'em przejdzie obok tego AirTaga. Jest też informacja, że AirTag jest powiązany z naszym kontem Apple ID i nawet jeżeli ktoś by chciał sobie przywłaszczyć AirTaga, to i tak nie będzie mógł go używać. No i możemy też podać oczywiście numer telefonu oraz wiadomość, która wyświetli się osobie, która znajdzie tego AirTaga oraz kiedy przyłoży do niego iPhone'a i co ciekawe, nie tylko iPhone'a, bo również telefon z Androidem, pod warunkiem oczywiście, że będzie mieć NFC. AirTag ma też funkcję chroniącą nas, jeżeli ktoś chciałby nam takiego AirTaga podrzucić gdzieś do plecaka, aby nas śledzić i rzekomo nasz iPhone wykryje, że mamy obcego AirTaga przy sobie i wyśle nam takie powiadomienie. Jeszcze tego nie testowałem, ale na pewno podrzucę komuś kiedyś AirTaga i sprawdzę, jak to działa. W apce Lokalizator dodamy nie tylko AirTagi, bo Apple otworzyło tą platformę Find Mine, więc z czasem będzie pojawiać się coraz więcej rzeczy i już na przykład zapowiedziany jest lokalizator m.in. od Chipolo, słuchawki od Belkina, czy rower od VanMoof. AirTag ma też wodoodporność o klasie IP67, czyli możemy go zanurzyć na 1 metr do 30 minut, a bateria starcza na rok, a po roku, co ciekawe, nie wyrzucamy AirTaga, tylko, co jest niecodzienne jak na Apple, wymieniamy mu baterię, co jest zresztą bardzo proste, bo wystarczy przycisnąć tą metalową pokrywkę i przekręcić ją, a bateria to bardzo popularna ta tabletka CR2032, która zależnie od marki kosztuje od kilku do kilkunastu złotych, więc bardzo super tania opcja. Cena jednego AirTaga to 159 zł, ale możemy również kupić taniej czteropak za 549 zł, wtedy wyjdzie troszkę taniej za jedną sztukę. Zamawiając AirTaga możemy sobie również na nim wygrawerować litery lub emoji. Bardzo fajnie możemy je spersonalizować. Przy okazji te plecki od AirTaga bardzo się palcują i rysują tutaj to logo, które jest takie jakby wygrawerowane nawet po przejechaniu paznokciem. Już jest takie zarysowane nie do wyczyszczenia, chyba że nie wiem, może jakaś polerka. A tutaj to szklane, to metalowe, ta metalowa powierzchnia również jest taka, że łapie odciski palców i rysy też już na niej są po kilku dniach, od trzech dni już mam rysy na tym, także nalepki, nadchodźcie. Dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie o AirTagach oraz czy kupiliście, albo czy planujecie je kupić oraz do czego planujecie ich używać. Ja na pewno jeszcze bardziej je przetestuję, ale myślę na przykład, żeby jednego schować w aucie jako dodatkowe zabezpieczenie w przypadku kradzieży. Innych pomysłów na razie nie mam, ale tutaj liczę na Was w komentarzach. Jeżeli podobał Ci się ten film, to bądź tym super widzem, który wbije pod nim łapkę w górę, to bardzo pomaga na moim kanale. A jeżeli jeszcze go nie subskrybujesz, to oczywiście zrób to teraz, wbij tego suba oraz kliknij w dzwoneczek obok, aby nie przegapić nowych filmów. Niedługo mamy premierę nowych iMaców, nowych iPadów, na pewno będę to wszystko testować. Także do zobaczenia w następnym filmie. Dzięki, hej!